Tegoroczny kiermasz rozpoczęła pani dyrektor Maria Góra, która na hali sportowej powitała uczestników meczu derbowego w koszykówce chłopców. ZSP nr 1 kontra ZSP nr 2. Nasza reprezentacja zakończyła zwycięsko ten pojedynek. Następnie odbył się mecz siatkówki rozegrany pomiędzy uczniami technikum i liceum. Kolejną imprezą, tym razem sportowo-artystyczną, była bitwa taneczna. Nie bez powodu wybrano taniec. Dzięki niemu można wyrazić emocje, jakie towarzyszą nam w życiu. W realizację tego wydarzenia włączyły się uczennice naszego liceum. Nasza utalentowana muzycznie i wokalnie młodzież przygotowała koncert kolęd, który odbył się na świetlicy szkolnej i cieszył się dużym powodzeniem. Wśród atrakcji był również koncert Tomasza Miki przy akompaniamencie Krzysztofa Musiała. Zainteresowanie było tak duże, że nie wszyscy chętni zmieścili się na świetlicy. Od godziny 9 trwała loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami oraz kiermasz. Sporo emocji wzbudziła licytacja, na której wstawione były ciekawe przedmioty oraz ofiarowane m.in. przez zawodników drużyny Jastrzębie Węgiel w piłce siatkowej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas i zapraszamy w następnym roku. 80 zł po raz pierwszy. 90. Dziękuję, brawa. Życzymy Wam tego, aby te święta, krótkie wyjątkowo w tym roku, spędzone zostały w gronie rodzinnym, w atmosferze miłości, radości, przyjaźni, abyście trochę odpoczęli, żebyście zregenerowali siły, bo wracamy już w styczniu. I aby ten czas był czasem świętym, w którym Dzieciątko Jezus będzie na pierwszym planie. Pragniemy także na nowy rok, żeby każdy dzień był lepszy od poprzedniego, żebyśmy się stawali lepszymi ludźmi i realizacji spełnienia marzeń wszystkich naszych planów i zamiarów. Wszystkiego najlepszego.